To było całkiem fajne. No ale witajcie moi mili, to jest no nie tyle seria, co po prostu kolejny film typu pierwsze wrażenia i tym razem będziemy sobie testowali demo gry Devil May Cry 5. Lecimy dalej. Ja myślę, że wam tylko wspomnę o tym, że ja ostatni raz, kiedy grałem w jakąkolwiek grę z tej serii, to była chyba część trzecia jeszcze na PlayStation 2. Tak więc było to naprawdę dawno temu. No ale bez zbędnego przeciągania po prostu. Rozpocznijmy grę. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Oh. Przewodnik sterowania. Ha. A tak wręcz bronią palną. Okej. Mniejsza. A, wczytuję się. Czyli Jacek wręcz to trójkącik. Holy shit. Czerwone orby. Ta. Jak się robi uniki jakieś? Holy shit. Ciekawe. Jak się blokuje? Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy. Wygląda to naprawdę zacnie. A to dlatego, że to oczywiście jest silnik Rezydenta 7. Martwi ludzie. Tak, przy okazji, moi drodzy, przyznawam się także, że kupiłem ostatnio wszystkie części Devil May Cry. Także mam jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Przy okazji mam zamiar nagrać. To nic mi nie daje. No to nic. Poskramiacz demonów. Co ja robię? Co to ma być? Co się dzieje? Nie wiem. Jak się zmienia? Nie wiem. Zielona kula.
Kolego, gdzie jest twoja ręka? Aha, tu się celuje, tak? Tu się ładuje, okej. No okej. Demons doing in a city like this. There's something to this. Aha. Tylko dlaczego jego odłączyłem i straciłem? Gdzie on teraz jest? I nie mam ręki. Dziwaczne. A co było tam? O, dzień dobry. Okej. No cóż. Nope, to mi niczego nie daje. Muszę przyznać, że nie do końca ta walka jakoś do mnie przemawia. Po prostu mam wrażenie, że ciągle robię to samo. Czy ja mogę to inaczej zrobić jakoś? Nie wiem. To jest ta linka, okej. No nie wiem. Gerbery. Ha. Dobra, nieistotne, to i tak tylko demo. Ha? Okay. Gdzie nas przerzuciło? Co się dzieje? Ha.
Okej. Tutaj poszło nieco lepiej, a robiłem jakieś nawet ciekawe ataki. Typowy widok. To się przyda. O. Holy shit. No i po nich. Przeszkoda z korzeni. Użyj młode Nidhoga. Ha? Co tam było na górze? A. Oh fuck. Co ja zrobiłem? Ble. Ohyda. Ohyda. To wyglądało jak przerośnięty kleszcz. Nienawidzę ich. Dziękuję. Nie będę mówić. Ta nowa armia jest bardzo słodka. Budki telefoniczne. Ma to ciekawe. Halo? Guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring room? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle all over. Telefon do Niko. Tak, tak. O. There's no such thing as too prepared. A cóż to? Ooh, hello, baby. Tutaj może zmienić czerwone kule, bla 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 bla, okej. Okay. A. Dobra, to nieistotne. Wyskok jakiś. A, niech będzie. Co mi tam? Poskramiacze. Czy to jest jednorazowy? Chyba tak. Nie wiem.
Dobra, nieistotne. Szkoda na to czasu. Dobra, lecimy. Call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. O cholera. Bolało. Oh fuck. A jak się uleczyć? Nie wiem. What'd you say?
Ludziska, ja jestem martwy. Gdzie są przedmioty? Chyba nie ma. To dziwne. Fuck. Tutaj była gdzieś ręka, mam. No i mamy go. Okej, czyli to był koniec misji. Devil May Cry powróciła. No tak, moi drodzy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to demo. Tak też się spodziewałem, że to się zakończy tutaj, na tej walce. Na pewno kiedyś tę grę nagramy, bo tak jak wspominałem, grałem kiedyś, dawno temu na PS2, jeszcze w część trzecią. I wtedy mi się ta gra bardzo, ale to bardzo podobała. Tak więc, jako że posiadam właśnie wszystkie cztery pierwsze części, mam zamiar je nagrać, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Mam je teraz nawet zainstalowane na konsoli. Tak więc kiedyś nagramy i dojdziemy także i do piątki. No ale moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to demo. Zapowiada się całkiem fajnie, tak więc będzie w co grać. W takim razie, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.